Witam, ty Wichu 1993 oraz Enek, Enek, cześć. tak, czerwony ten. Dobra, więc mamy tutaj drugą część poradnika, jeżeli chodzi o Computer Craft. W tej części będziemy pokazywać, o co chodzi, jak to działa z redstone'em i sygnałami oraz z monitorem. No nie? Dokładnie tak. Może pierw na początku pokażemy redstone. Tak, ogólnie są wyjścia, może komputer akceptuje trzy rodzaje wyjść, znaczy tych kabli. No, są to ścieżki redstone'owe z Red Power 2, są to zwykły redstone proszku i bundle cable z Red Power 2, bundle wire z Red Power 2. Ej, można to mówić cable. Tak, i oczywiście jeżeli chodzi o kable z Red Powera, muszą być one podłączone do ściany. Tak. Tak, jak tu widzicie, tak do tu. Ściany. No bo jeżeli, bo jeżeli by nie było tak, o byłoby tak, to już by nie działało. Jak widzicie, tu się nie łączy. Musi być tutaj właśnie coś takiego. No. Dobra, to może co? Pokażesz, jak włączyć zwykły redstone? No, no więc aby zwykły redstone właśnie włączyć, ja tutaj stworzę taki program włącz. On jest już chyba włączony, stworzony nawet, ale nie. Stwórz na nowo. Edit. Damy, były. Były. Dobra, niech będzie edit były. I zaczynamy od tego, że ustawiamy rs.set output. O, musi być duże oczywiście. Dokładnie. Teraz tutaj musi być cudzysłów. I wpisujemy na razie write. Dobrze wpisałem? Tak, tak, rect. I tutaj przecinek musi być, spacja tak. I true. I wtedy zamykamy właśnie. I teraz czekaj, teraz tak, o czym ja powiem, o co tu chodzi. RS, czyli redstone, set output, czyli zmień wyjście. Gdzie? Po prawej stronie, na jak i na prawdziwe, czyli włączone. Mhm. No zapisz. False to by było wyłączone, nieprawdziwy, tak. Oszukańczy, fałszywy. No. Dobra, to no dawaj, tak. Bro. No, save. Zapisz. Save to były, exit. I teraz możemy włączyć były, były. I jak widzicie, no lampa jest, się włączyła, ale jeszcze musi się wyłączyć, nie? Mhm. To, no to? To robicie to samo, co poprzednio pisałem, tylko że edit, czekajcie, edit były. Robicie no. To samo, to jest to, tak samo działa. Tylko że może, żebym zaoszczędzić już pisania tego samego, ja tu po prostu zmienię na false. No i będzie ten fałszywy. I teraz były jest fałszywy i wyłączy. Cała zadrań. No. Wyłączyło, tak, dokładnie. Tak. Jeszcze można zrobić z komputerów bardzo fajne timery. Aby właśnie zrobić taki timer, ja może zrobię taki timer. No możesz pokazać przykład. No. Więc... Ale tutaj już po prawej stronie, żeby było wiadomo, że bo to jest ta sama komenda do prawej co i co do lewej, nie? A, okej. Okay. To ja po prostu będę dawał to wyły. Więc jak tu widzicie, to zmieniamy na true jeszcze raz, powrotem. True. Tak, tree. Teraz tutaj wpisujemy sleep. Tak, sleep, sheep. Sleep. Okay, sleep. Ale to jeszcze musi być w pętli. A, ale to na końcu się wpisze. Bo tam no, trzeba na początku trzeba wpisać takie while true do. To wpisz to od razu. Tu wpiszę tylko dwójkę na razie. Dobra, więc ja tutaj to wpiszę. Enter. While true do. I tak to wygląda. RSN sleep. Teraz musimy wyłączyć sygnał. RS set output. Może ja już to będę pisał, ty tłumacz. No to jest samo. Komendą sleep jakby zatrzymujemy kod na wyznaczony czas w ten, który jest wpisany w nawiasach. Tak więc jeśli chcecie, żeby kod był wyłączony na 2 sekundy, to stanie on wyłączony na 2 sekundy. Ale coś tam było jeszcze, że jeżeli, bo jest tu sleep 2 i tu sleep 2, nie? To dobra, zobaczymy. I na końcu oczywiście end musi end. Być. Okej, okay, save, exit i teraz były. I będzie sygnał, znaczy, o, gaśnie. 1, 2, 3, 4. No, 4 sekundy. Bo... No, razem 4. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz,
O, to, albo ja za szybko liczę. W każdym razie to jest miarowo, raz, no. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dobra, nieważne. Enek? No dobra, to mamy zrobione. Teraz może czekaj. Są jeszcze bundle cable. Bundle cable to są wszystkie kolory w jednym. A kolory macie tutaj. Tu jest czerwony, tu jest niebieski, taki. Tu jest czarny, tu jest biały, tu jest. Ależ wymyślił kolory. Dobra, to może pokazujemy, jak ten, jak kolorami się zająć. Oczywiście sterminować trzeba. Tak. Damy tak, edit. Może damy kable. A ja mam słonecznik. Słonecznik? Słonecznik z ogrodu. Aha. Nie, myślałem, że gdzieś coś. Coś ci na twarzy wyrosło. Dobra, nie, nieważne. Dobra, żeby włączyć kabel z tyłu, potrzebna nam będzie taka komenda jak rs.set bunny led output. Tak, dobrze napisałem. Output. I w nawiasach. W nawiasie wpis. Nie, no nie rób tak, wichu. Ale co? Patrz się na monitor. No patrzę się na monitor. Tam jest z tyłu, więc jest back. I podajemy kolor, kolor, który chcemy włączyć. Czyli my chcemy włączyć... No wichu, nie rób tak. No pisz, pisz. My chcemy włączyć kolor biały. Więc wpisujemy kolor white. Save. Exit. Popsułeś. Dobra. No i teraz odpalmy. Nie no, tak, popsułeś. Coś popsułem? I jak widzicie, włączył nam się biały kabel. Biały, a czemu biały? Biały? No bo wpisałem biały. Aha. Aha, dobra, to teraz, jak go wyłączyć. Oczywiście można też wpisywać kolejno w systemie binarnym. A jaką mam, jak mówiłem, że patrzę na monitor? Pokaż kod przy okazji, żeby ludzie widzieli. Tak, to jest ten właśnie kod, jeżeli chodzi kod, nie kod, tylko kod. Koty są złe. Właśnie back, wiecie czemu back? Bo tu jest z tyłu. Jeżeli by było z prawej strony, to było right, tak jak tutaj było. Colors i kropka white. Ja white, bo white, tu by było red, tu było blue czy cyjan? Ej. Nie wiem, to ty ustawiałeś. A ja nie wiem, to jest taki krzywy niebieski. Kurczę. Dobra, czekaj, pokażę jak go wyłączyć. Aby go wyłączyć, musimy tu wpisać rs get bunny led output. Dobra, słoneczniki. W nawiasie wpisujemy back, znaczy stronę, z której mamy to wyłączyć, czyli back. Back. I tak, teraz tu jest spacja, myślnik i color. Colors. Hite. Colors white. O co to oznacza? Get. Get, czyli dostań się, pobierz. Tak jakby, no pobierz, weź informacje z tego. O, czekaj, krzywo, siedzę. A, moja noga. O, zapisujemy. Wychodzimy. Wychodzimy. Teraz patrzymy, jest włączony biały. O, fuck. Jest włączony biały. Wciskamy Enter. Jest biały wyłączony. Teraz jest tak. Jest biały wyłączony. No. Co jeśli chcemy włączyć kilka kolorów naraz? Bo jest taka możliwość. No, możemy zrobić coś takiego, że pójść na łatwiznę i zmienić ten czerwony na biały i wtedy się białe odpalą razem. Tak? No co? No a nie? Pewnie. Albo... Nie jestem pewny. Albo możemy pójść na łatwiznę i ten tutaj, ten strumyczek, znaczy tą wiązkę połączyć z tą wiązką i też się zapalą dwie lampy za jednym razem. O, widzisz? Bez żadnego kombinowania i wpisania ton kodu.
No dobra, skoro tak mówisz, ale nie, wróćmy do tego. Jak włączyć? Może ja to najlepiej skasuję, żeby nam się nie mieszało. Tyle pisałeś, to wszystko pójdzie na marne, no ja. Ja tam marne. Na marne, wszystko. Teraz tak, no dajemy jakąś zmienną, dajemy kolory. Kolory. Tworzymy zmienną kolory, która zawiera w sobie. Z tobą coś nagrywać. Ej, literówkę popełniłeś. Gdzie? Kolory. To przez klupero. Ostatnio klupero. Klupero. Kolory. Kolory, tak. Colors? Combine. Tak, kolor kombiny to jest funkcja, w której możemy wpisywać w kolei kolory, które mają się włączać. Czyli chcemy włączyć colors white. Chcemy wpisać black, red, white. Niech będzie dobra. No widzę. Black. Ale właśnie tak jest, że on robi zawsze literówki wszędzie. Colpero. Colors red. No i dobra, jak już mamy, bo mamy tą zmienną, to teraz stwórzmy cokolwiek, co mogłoby odpalić tą funkcję. Czyli potrzebujemy włożyć gwoździa do kontaktu. A jesteś pewien? Nie próbujcie tego w domu. Pod żadnym względem. Czyli piszemy RS. Chyba, że w gumowych rękawiczkach. Set. Tak, set. Bundlet. Bundlet. Bundlet output. Bundlet output. I w środku wpisujemy tak samo. Oczywiście, jeżeli nie chcecie za każdym razem wpisywać tutaj, wpisywać się, męczyć, wpisać cały czas tu back. To możecie zrobić coś takiego, że zrobicie tu redstone i odpalicie czerwoną pochodnię. Ten sam efekt. Nie. Tworzymy na przykład B-side. Zmienną B-side. Tak, a i mnie nie słuchajcie, bo ja mówię głupoty dzisiaj. Bu. I wpisujemy tutaj back. Jeżeli damy i w tym momencie damy sobie back. B side. Potem wpisujemy kolory. Ja tu jestem od pilnowania, czy on nie robi literówek. nie robi. I to powinno być to? Zobaczymy, czy dobrze przypilnowałeś mnie od tych. Tak, widzicie, włączyły się lampy, które chcieliśmy. Oh yeah. Black, red, white. No. White? To nie jest reklama. Nie, ja mówię o kablach. Ma mebli, przypominamy. Black, red, white. Co zrobić, żeby te kolory wyłączyć w podobny sposób, tak jak wtedy wpisywaliśmy? To znaczy, jest taki łatwy sposób. Wystarczy tu, usunąć ten kabel. One się wyłączą wtedy. Tak, jesteś pewien? Ale dobra, czekaj, jeszcze pokażę. Żeby nie wpisywać tych wszystkich kolorów. Ty, Enek, tak by tu postawić taki, nie wiem, taki block breaker deployer, raczej znaczy to, co zbiera bloki i odkłada go z powrotem, to by był taki wyłącznik też. Ale po co? Ale no bo żeby nie pisać tu ton kodu. No nie wiem. Ja bym tak zrobił. No rozumiesz, to jest taki thread power, taka maszyna, nie pamiętam jak się Ale raz potrzebujesz, żebyś miał włączony na przykład czerwony i biały, raz potrzebujesz, żebyś miał biały i ten. No to by była maszyna od awaryjnego wyłączenia, bo wybuchło coś. Na przykład, tu by były reaktory zamiast tych lamp. Kill switch powiadasz? Kill switch, tak. No dobra, lecimy dalej. Mamy włączone kolory. Owca! Znaczy nie. Owiec, nie, zostaw owce w spokoju. Ale tam są dwie owce i one coś robią. Jesteś pewien? No nie wiem, jedna patrzy na... no nieważne. Jeżeli chcemy wyłączyć, tutaj by wyłączmy już te kolory, B-side mamy włączone tak jak było wtedy. Get
O jest rs.get getbundlet. Gdzie? Tak patrzę na to na górę, nie? I nie widzę tego red, colors red, nie widzę. Gdzie znikło? Tak? No, bo tam jest white, black, ale gdzie red? Widzisz? Chyba, że się posunęło w prawo. A, wiedziałem. Ha, posunęło się w prawo. Co? I zero. W ten sposób powinniśmy usunąć wszystkie kolory. No. Mi się wydaje. O ile dobrze pamiętam, nie wiem czy dobrze pamiętam, mogę was w błąd wprowadzić. Ale co chwilę w błąd wprowadza. I chyba wprowadziłem. Powinno się wyłączyć. Poczekajcie, zrobię cięcie i ten. Teraz to przegijałeś. Cięcie. Pomyliłeś się. Dobra, cięcie. Jej, już jest. Okej, okay, już jesteśmy, tak. Enek przydał poradnik. Nie młodego, poradnik. Młodego informatyka. Albo nie. Wiem, gdzie błąd popełniłem. Niepotrzebnie to wpisywałem, bo nie, wystarczyło. Nie pytajcie, ile cięcie trwało. Chwilę. Jak chwilę? Tak, jak widzicie tutaj, RS, set bundle cable, beside, out, czyli back, beside jako out. Zapisujemy. I... Wyłączył! Ale i tak mój pomysł z kill switchem był lepszy. Czemu? Bo jest, był prostszy. To mogłeś dać ignitera. Ignitera? Ale to by całkiem, nie wiem, coś... Ja. Ten co miałeś neter na... No tak, ale przecież igniter by spalił kable. Spaliłby kable. A ja wiem. Jeszcze by zwarcie zrobił, by wywaliło wszystko. No. No dobra, jakie można wykorzystać? Co można do tego wykorzystać? Ja mogę powiedzieć. Ja. Panie Enku, dobrze. Ja. Mogę? Dobrze, tak, ale ręka do góry. No właśnie cały czas mam dwie ręce do góry i co? Nie wystarczy? Muszę dobra. Jedną? Dobra. Dobra, do tablicy, już. Jaką do tablicy? Idź ty. No dawaj. Nie przypominaj im. To dopiero pierwsze dni. Oj, pierwsze dni, ale już kurczę, już... O kurde, znowu do tej szkoły. Nie no, przepraszam. Nie przypominam. A więc, dobra, mówmy dalej. Więc, ale ja miałem powiedzieć chyba, nie? Co, do czego to można wykorzystać. No. Dobra, więc można to wykorzystać do czegoś takiego, że na przykład robicie koledze kawał, nie? No i zamieniacie kolory, nie? I pod, do tego koloru, gdzie na przykład się drzwi otwiera, podłączacie atomówkę, niuka. Dobry pomysł? Dobry pomysł. To jest taki ekstremalny pomysł. Ale dobra. Drugi pomysł to jest coś takiego, że tu są dispensery i na przykład chcemy chlebek, to do czerwonego. Chcemy masełko, to do białego. Chcemy orzeszki, to do czarnego, a chcemy melony, to do niebieskiego. No tak. No, albo a pyry są w żółtym. Pyry są w żółtym. A kartofle? A kartofle niech będą, nie wiem, nie ma koloru. Czerwonym, o tutaj, ale tym czerwonym chudym takim. A ziemniaki? Idź, dobra. Na drzewo. Dobra, może pokażemy jakieś szybkie zastosowanie. No, a tutaj, o tu, widzisz, tu są te. Tu, Enek, tu, mhm. Tutaj, tu. Pociągnij kabla do tego i będzie szybkie zastosowanie właśnie. Nie, w Rayless Redstone, ale o co mi chodzi? Ja na przykład chciałbym zastosować to, wykorzystać, bo możecie jeszcze zrobić input. Typu. Tak. Typu input. Okay. Czyli niszczymy tą lampkę, stawiamy. Atomówkę? Nie, stawiamy dźwignię. Dobra. Niech że jak się zapali. Tak? Mhm. No i dobra, skasujmy to. Wszystko to idzie do wnicość. Zastanawialiście się kiedyś, że co się dzieje z tymi brzydkimi obrazkami, jakie wywalacie z folderu na pulpicie? Co się dzieje z nimi? No, na pewno nie znikną. One tam nadal są, ludzie. Lepiej pilnujcie swoich pulpitów. Dobra. Co potrzebujemy? Potrzebujemy pętlę na przykład. Na szyję? Pętlę na szyję potrzebujesz?
Why? True. Nie potrzebuję na szyję. Widzisz, znowu mi zabrakło. Why true do? True. Why true do? I teraz tak, potrzebujemy stworzyć event. Eventy są takie fajne, takie wiecie. Różne są eventy. Eventy są takie fajne, eventy, jak co się dzieje raz w roku. Są też eventy, które się dzieją codziennie w nocy. Są też eventy jakieś jeszcze inne. Nieważne. Tak, to jest funkcja, która tworzy event. OS pool event w tym przypadku. Za pomocą tej funkcji możemy tworzyć eventy redstone'a, czasowe, przyciskowe, jeżeli na przycisk. Ale ten towar się... był dobry, Enek, ten twój, kurde. Jaki towar? Poznaliście już wcześniej warunek if, więc możemy stworzyć, że jeżeli event... Enek, oni już tego nie pamiętają. To sobie można odświeżyć. Odświeżcie sobie pamięć. Jest równy redstone. Then. Then, może bym napisał. Then i tak. Tu napiszemy. O, jeszcze 3. Ja to zawsze z odstępem piszę. I kolejne. Nie rób, Fichu, tak. Nie rób. No dobrze, patrz na monitor, pokazuj ludziom, bo ja od razu będę tłumaczył. No. If color. Tak, fajnie, że napisałem. Color. Może mikrofon. Color test. I tu musimy wpisać. Co musimy wpisać w test? Czym jest ta funkcja cała? Color test. Ona sprawdza, jakie są kolory włączone, czy nie są włączone, czy coś jest na kablu, czy nie ma. Może, no przywitaj się. W ten sposób. Może, no nie ma. Nie ma? Nie ma. Przecież... A, dzień dobry. Cześć, ale miałem wyłączony mikrofon, no lol. Dobra, wyciszam się. Ja nie wiem, czy... Dobra. Może wcześniej, bo tak, ja wam tu trochę jeszcze zamieszam. Nie zamieszaj im za bardzo, bo oni... Dobra, nie powiem. Muszę im zamieszać, muszę. Stworzymy kolejną zmienną. Ale ty to niedobry. Redstone input, czyli RIN. RIN. Będzie równy RS get bundledy. Wiem. Ja tu pilnuję. Czuwam. Bundled output, tak? No. Bundled output, nie, to nie może być. Oni tak nic z tego nie rozumieją. Bo my bierzemy z tego. Bierzemy get output. RS get output i weźmiemy go z prawej. Tak? Z lewej. To ty z prawej, ja z lewej. Left i tak. Co potrzebuje funkcja color test? Otóż ona potrzebuje taką rzecz jak właśnie ten nasz RIN. Będzie testować kolory. RIN i... Czekaj. Był taki film Ring, którego nie obejrzałem do końca. Nie pytajcie dlaczego. Poczekaj. Bo ja jestem pewien, czy ja chcę. Dobra, to. Poprawię z powrotem tak, jak było. Co? Nie, bo teraz to trochę zamieszałem sam sobie. No właśnie, sobie, teraz wiesz? Zamieszałeś sam im sobie. Też. Bo teraz już sam nie wiem teraz, gdzie jesteś. Gdzie... W ogóle zapomniałem, co robimy, wiesz? Enek, co ty robisz teraz? Bo już zapomniałem, oni też zapomnieli, na pewno. Bo teraz zamieszałeś całkowicie. Czuję się taki zamieszany. Ach, zaraz wytłumaczę. Napiszę i wytłumaczę. Okej? Okej. Okej. Teraz Enek pracuje ciężko?
Właśnie teraz tutaj bardzo myśli jest na wysokich obrotach, dlatego nic nie mówi, bo priorytetem jest jego myślenie teraz. A nie jesteś mówienie. Pewien, że priorytetem jest myślenie? A ja już nic nie wiem. Jeżeli ja mam myśleć, że... Nie, nie ważne. Wrajte. Never mind. Właśnie, pewnie się będą takie pytania, czemu te spacje są przed. To są tylko takie estetyczne rzeczy. Czekaj, bo mi się zwinął. Musiałem zmienić pozycję siedzącą. Bo niewygodniej mi było. Ja szybko napiszę i ten... Będzie wiadomo, o co chodzi. No. Za mało spacji. A, tam za mało. Wright działa? Wright nie działa. Okej. Okej. Dobra. Nie, to to, to nie, fajnie. Nie, nie, bardziej by, nie lepiej było, gdyby było on off. On off. On off. On off. End end? Nie, popiszmy po polsku. Ale czemu end end? Bo ja sam nie wiem teraz. Czemu dwa razy end? Wytłumacz im. No bo masz dwa warunki. Tu jest jeden warunek w tym miejscu, widzisz? I w color. Jest zakończony w tym miejscu end. End. Jest drugi warunek zakończony w tym miejscu end. Ja tam nigdy nie będę pisał takich rzeczy w tym numerze. Jeszcze jeden end musi być. Hmm. Od czego? Jak end, end, end. Od pętli. Fuck, od pętli while. Ja już szybko kupiłem. Czekaj, zapiszę. Pewnie nie tylko ja. Exit. Sprawdźmy, czy działa. Ja tu nie jestem specem od Computer Crafta, więc... Więc... A. Piszmy K. O! U. Enek popełnił błąd. O, tak. Wichu nie przypilnował. A co tu się... Tu popełniłem błąd. Colors white. Ten. O, Jezu. Tak powinno być. Mhm. Dobra, no wybaczcie kable. Nam, kable, wybaczcie. Kable, kable. Nie, bo ja tu Enkowi przeszkadzam, to on blokuje się. Jeśli włączymy, to powinno wyświetlić. Nie działa. Jest na odwrót. A nie lepiej było w start upie dać to? Działa. A nie lepiej było w start upie by to dać? Bo tak to wiesz, wylogujesz się, zalogujesz się, no i musisz na nowo wpisać kable. Nie? O, fakt, znowu nie tak. Teraz wam wytłumaczę, o co tu chodzi. Gut mnie bije. Tak, tak, tu macie. Tu jest pierwsza linijka, to jest pętla. Druga linijka, patrzcie na to. Czekaj, bo gut mnie bije. No jest. Ta reklama Dania była prawdziwa. Na jednak pewno? Istnieje, jednak istnieje. Bo morduje, jak jestem głodny. Dobra. No dobra, tak jak widzicie, pierwsza linijka to jest pętla. Pętla true. Którą już wcześniej tłumaczyliśmy. Druga linijka kodu jest to zdefiniowanie dla zmiennej eventu i argumentu funkcji OS pool event, która nadaje nam event. Czym jest event? Tak ogólnie event jest czymś takim, że zatrzyma tą... jest w stanie zatrzymać pętlę, dopóki jeszcze, coś się nie stanie. Nie? A jest jeszcze push? Bo jak jest pull, to musi być nie, push. Nie, nie ma, nie ma. W trzeciej linijce zdefiniowaliśmy ten pobranie informacji z tego, z bundle cable, no, czyli który jest podłączony z tyłu. No, z tyłu. W czwartej linijce zrobiliśmy warunek, że jeżeli event jest redstone'em, czyli sygnał redstone zostanie... No, coś dzieje się z redstone'em, a jest on podpięty pod komputer. Wtedy dajemy kolejny warunek, że jeżeli color test, czyli kolor testowaliśmy wszystkie kolory i testujemy w tym przypadku kolor biały. No tak, tak, testujemy kolor biały. Jeżeli, jeżeli coś było zmienione w tym, Ja bym teraz coś powiedział, ale nie pasuje przy nagrywaniu. Całkowicie nie pasuje.
to funkcja będzie działać i wyświetli nam działa. Jeżeli nie, powiem to ci jednak poza. Nie działa. Powiem ci jednak poza. Tak? A wy się możecie tylko domyślać. Co się zrobił? Zniknęło wszystko. No tak, zapisał. No i popatrz, ciskamy. Ciskamy? Boże, ja pociągnę dźwignię. No, ciskaj dźwignię. Nie działa. A czemu nie działa? Cały czas jest nie działa? Nie działa? A się zdziała? No nie pokazuje właśnie. A powinno. No widzisz, ale jak nie musisz testować, to trzeba twardo i stanowczo pociągnąć za dźwignię. Tak, twardo, twardo i stanowczo. Rin, color white, colors white. Poprzyłeś, a jeszcze, ej, ale szybciej to ten, bo jeszcze musimy monitor pokazać, nie? Ten? No. No. No teraz my nagrywamy to w nocy, więc... No na pewno w nocy. Ready, syty, one. Boskie. Color white. No i powinno wszystko śmigać jak ta lala. Jak ta lala? Która? Tamta? Tamta, o której myślę? Aha. Okej. Okay. OS Pool Event. Wszystko jest... Get. Zobacz. Dużo osób wtedy robi, wiesz co? Bierze monitor w łapy i wyrzuca przez okno. Bo że tu nie ma okna. To jest problem. Zawsze możesz wziąć klawiaturę do łap i w monitor pusznąć. If event. No tu jest wszystko ok. Może powoli zaczynać robić te wideologi. Wideo. blogi. Bo jestem nie rozgadany. Musisz. Musisz czy chcesz, czy będziesz chciał to robić? Muszę, chcę i będę. Tak więc wam powiem, że w tej chwili nie wiem, gdzie jest błąd. Else. Print działa, else print nie działa. Then. Print działa, print. No widzisz. Enek. O Jezu, nie. Już wiem, gdzie dałem. Przecież ja podaję input, tak? Czyli wejście. A to i nie musi być z dużej? Musi być z dużej. No właśnie. Ale jest... No dobra, jest dobrze. Widzicie, bo... widzicie to wszystko przez... Dobra. To już wszystko przez ficha. Pociągnąć? Tak, tak. Okay. No widzicie, tak. Działa, nie działa, działa, nie działa. To teraz ja poprzyciskam. Dobra. Popatrz w monitorek. No patrzę. Okay. Cię? Zastosowanie tego, Enek? Musisz powiedzieć. No jeżeli przykładowo chcecie, żeby na przykład jakaś maszyna się tam włącza albo jakiś wróg przeszedł, czy cokolwiek, możecie tu sobie ustawić timer. Tak, tylko pamiętajcie tutaj tabliczkę, jeżeli jesteś zombiakiem, pociągnij za dźwignię i pociągnij drugi raz i odejdź. I wtedy będzie pisać, czy był, czy nie był go. Bo... No to możecie przykładowo, później na przykład macie na wyświetlacz. Na wyświetlaczu pokazujecie tak tutaj, działa, nie działa. Działa, nie działa. A dodatkowo, może czekaj, sterminuję. Sterminuję tak. W tym miejscu, gdzie pokażę. Widzisz to, Wichu? W tym miejscu. Znaczy widzę, działa. W tym miejscu możecie wpisać RS i włączyć tam jakiś kabel typu... Typu nuke? Cokolwiek. Cokolwiek tu możecie, czy kilka kolorów naraz, jeżeli na przykład będzie włączony kolor biały, nie? Znaczy, tu dacie też dźwignię, jeżeli będzie włączony kolor czarny, to włączy się co innego, nie? A jeżeli ja zrobię coś takiego, to Enek musi cały kod przepisać. Nie, po prostu poprawić na orange. No dobra, no dobra. W tym miejscu poprawiam na orange. O, już nie poprawię, już nie poprawię. A będzie za dużo. A nie, tylko w jednym miejscu. Save. No i. A odpaliłeś? Nie odpaliłem. No i ciągaj. Pokazuje się? Tak, tak, tak.
Dobra. Działa, nie działa. Dobra, to na razie to zostawmy już tutaj dla waszej wyobraźni, co można z tym zrobić, bo ja już jest za późno i... No ja, na takiej zasadzie jest zegar mniej więcej zbudowany, który pokażemy w następnym odcinku. Teraz wam szybko jaki pokażemy. Zegar? Zegar z wykluczonych. A ten zegar, okej. Okay. Teraz wam szybko pokażemy ten, jak działa. Bawiłem się to. Co? Bawiłem się to. Nie patrzcie na tamto. Dobra. Jak działa monitor? Monitor. Tam trzeba mon.write, mon.write, mon i takie inne rzeczy. Mon to jest skrót od monitora, jeżeli ktoś by nie wiedział. Enek, czyń cuda, bo mnie palce bolą. Bo... Edit, monit, niech monit będzie. I co trzeba zrobić? Stworzyć pierwszą zmienną monitor mon, która jest równa peri eral kropka wrap. Nie warp, tylko wrap, pamiętajcie. To nie jest prędkość. I stronę, po której stronie ten monitor jest. U nas on jest po prawej, tak? Tak, po prawej, czyli right. 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 Tree. Co musimy? Zawsze pamiętajcie czyścić monitor. Monitor, kropka. Tak. Polecam. Czym jest ta kropka? Kropka to... jest kropką. Nie, ta kropka świadczy tak jak i w innych językach kontynuację zmiennej. Kontynuację wartości zmiennej. Tak. Pani od polskiego bynajmniej by się pogoniło. Tak jest. Bynajmniej tak jest. Pani od polskiego by się pogoniło, bo zawsze po kropce się daje dużą literę, zaczyna się od dużej litery. No. Albo czekaj. Bo teraz trzeba ustawić. Ustawiamy w tym momencie. To ustawimy sobie wielkość czcionki, tak? Set. Tekst. Wcale. I ustaw na 4. Bo to jest fajne. Fajna wielkość. Taka fajna, taka. Taka ani mała, ani duża. Taka w sam raz. Teraz ustawiamy kursor. W którym miejscu ma być kursor? Czyli set cur. Jest. Ja za szybko piszę. Nie, po prostu palce się nie tej kolejności duszają. Za mało osób. O, tak. Komar mi użył. Pozycję kursora i mamy pozycję wertykalną i horyzontalną, tak? No właśnie to chciałem powiedzieć. Pozycja horyzontalna to jest ta poziom, wertykalna to jest ta górna. Pionowa. Niech i tak będzie. No co wiesz? Right. Jest. No i piszemy tam. W zichu. To. Co? No tak. Wyzywam cię na pojedynek osób. Zapisujemy. Exit. O! Haha, wicho cię pokonało. Widzisz, komputerek się nie zgadza z tym. Musisz to poprawić. Ja znowu błąd zrobiłem. Ja ci pokażę, czekaj. Czekaj. A w nie. Aha, tutaj był błąd. A bo czekaj. O. Elknek, tak? No. Kolpero będzie dumny. Tak. On na pewno będzie dumny. Beriphe. Widzisz? I tak żeś mnie poprawił. Bo L zabrakło. Oh yeah. I wyświetliło nam na monitorze. Tak to działa. Ten piękny napis. Możecie na monitorze kłaść sobie kabelki. A, na mózgu sobie połóż kabelek. Nie. Dobra, tym optymistycznym akcentem skończymy ten odcinek. Następnym pokażemy już, jak zbudować monitor, zegar.
Tak, i życzymy wszystkim udanego roku szkolnego, nowego roku szkolnego 2012-2013. Tak, Piątek, szóstek. I tak, odcinki będziemy wstawiać zależnie jakie macie najdłuższe przerwy. 20-minutowe, tak? Cicho. No 20-minutowe. No tak, ale tak, nie przypominaj im co chwilę o tym. No. Żeby ale chociaż będą mogli na przerwie obejrzeć cały odcinek. No będą mogli. Tak, żeby nie było, że przez Wicha albo przez Enka. I też pewnie będę, pewnie będę z tego... Cicho, Lenek. Też będę pewnie z tego powodu robił na dużych przerwach live'y. A ten, coś chciałem teraz powiedzieć. Aha, życzę wam, no, udanego roku szkolnego. Ty też, nie? Tak. I wesołych świąt. Potem sobie odpalam na wakacje ten odcinek. Dobra, tak więc. A i ten, chciałem jeszcze coś powiedzieć, kurczę. A, ciekawe czy się doczekają 2013 roku, nie? No. Dobra, to co, kończymy, nie? Tak. Tak więc jeżeli macie pytania, na pewno było to za wile. A to widzicie? Było. Enek wam nie życzy tego, co ja życzę. To było, ale w szkole jeszcze gorzej mówią. Bardziej za wile, więc... Pozdrówcie mnie tam. Więc trzymajcie się i cześć. Pozdrówcie mnie tam w szkole. Pa. Znaczy... Pa, tak. Pa. Pa, pa.